Witajcie. Jak zapewne wiecie, aktualnie na Facebooku trenduje coś, co jest nazwane 10 Years Challenge. I w gruncie rzeczy polega to na tym, że pokazujemy coś, najczęściej siebie, po prostu sprzed 10 lat, żeby pokazać, jak bardzo się zmieniliśmy. Otóż wydaje mi się, że samo zdarzenie jest swego rodzaju trochę płytkie i nie ma zbytniej głębi, jeżeli chodzi o samo przesłanie. Dlatego też postanowiłem, że zrobię swoją wersję 10 Years Challenge i po prostu przedstawię Wam, jak moja osoba zmieniała się na przestrzeni tych 10 lat. Tak więc, jeżeli chcecie poznać mnie z 2009 roku, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od roku 2009. Wyglądałem mniej więcej tak. Jest to moje profilowe z serwisu Nasza Klasa, które zostało opublikowane około 2008 roku. Maciej, nazwijmy go w trzeciej osobie, żeby łatwiej było tutaj rozpoznawać po prostu postacie. Maciej był w 5 klasie podstawówki i aktualnie pędził po swoją najwyższą średnią w historii swojej edukacji, czyli 5.2. Młody Maciej wtedy już miał swoje konto na YouTubie, które nazywało się Loliksior, gdzie wrzucał tylko i wyłącznie gameplaye bez żadnego komentarza. Nikt tego nie oglądał, ale sprawiało mu to radość. Na początku nagrywał je przy pomocy aparatu, który został ułożony na kasetach, a później przy pomocy programów typu Fraps. Ale jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat moich starych kanałów, oczywiście jest oddzielny odcinek, do którego Was zapraszam aktualnie w tej karcie, która jest po tej stronie. Czy młody Maciej był zamanieczony, zapytacie? Otóż wydaje mi się, że nie, ponieważ bardzo trudno było po prostu przyciągnąć jego uwagę do jednego tytułu na dłużej niż kilka dni. A testował wszystkie gry, jakie tylko mu wpadły do ręki, łącznie z tym najbardziej ambitne MMORPG tamtych czasów, takich jak Tibia, Margonem czy Metin 2. No i z racji tego, że był bardzo intensywnym graczem i po prostu cały czas zmieniał tytuły i szukał czegoś idealnego dla siebie, to jego przyszłością od tamtej pory właśnie była informatyka, a także tworzenie gier komputerowych. W 2011 roku zaistniała jedna mała rzecz, która później będzie miała bardzo dużą reakcję w roku 2017. Otóż do tej pory młody Maciej słuchał tylko i wyłącznie tego, co znajdowało się w radiu, a także trochę, powiedzmy, luźnego techno, takiego jak na przykład Tattoo, bo wiadomo, wszyscy wtedy słuchali Tattoo i nas nie dogonić. Otóż usłyszał pewną piosenkę, która jest remiksem hymnu do Wakina The Elder Scrolls 5 Skyrim i bardzo mu się ona spodobała. Zaczął szukać więcej takich piosenek i od tamtej pory po prostu zagłębił się w pewnym gatunku muzycznym, którego słucha aż do dziś. No i dalej przenosimy się do roku 2012. Otóż Loliksior został z niewyjaśnionych przyczyn usunięty, a te niewyjaśnione przyczyny to po prostu było niewylogowanie się z konta, gdzie koledzy sobie po prostu postanowili wejść i usunąć wszystkie filmy, to kilka tygodni później nastąpiła nowa era Skuliego.pl. I Skuli.pl różnił się o tyle od Loliksiora, że tam już młody Maciej zaczął powoli dodawać swój głosowy komentarz, dzięki czemu powoli budował swoją charyzmę. Jak zapewne pamiętacie, na przełomie 2012 i 2013 roku zaczął się mocno kreować polski YouTube, który był stricte połączony właśnie z let's playerami i zagramerami. No i młody Maciej także oglądał właśnie coraz częściej bardzo dużo YouTube'a i swoich let's playerów, którzy najczęściej grali w Minecrafta. Jednym z nich był Husiek. I w roku 2013 Husiek postanowił stworzyć własnego TeamSpeaka razem w połączeniu właśnie z innym YouTuberem, który nazywał się Derikowy. No i młody Maciej, z racji tego, że oglądał Huśka i chciał się integrować z ludźmi, postanowił dołączyć właśnie po raz pierwszy na TeamSpeaka, czyli po raz pierwszy na komunikator głosowy. I szczerze powiedziawszy, ten moment jest punktem zwrotnym w jego życiu. Ponieważ w tamtym momencie on po prostu zaczął poznawać nowych ludzi. I ci nowi ludzie oczywiście mieli swego rodzaju zainteresowania, które młody Maciej także chciał posiadać. I w taki oto sposób pod koniec wakacji roku 2013 młody Maciej i jego znajomi z TeamSpeaka znaleźli pewną muzyczną grę, która później zajęła jego życie przez ponad 3 lata. I zapewne wiecie, jaki to jest tytuł. Oczywiście jest to OSU. I w związku z grą w OSU od dłuższego czasu znajdował on oczywiście nowe bitmapy, które chciał podbijać, a raczej podbijać ich wyniki. I pewnego dnia znalazł jedną bardzo ciekawą bitmapę, która miała tło, które bardzo mu się spodobało. I tak mu się ono spodobało, że zaczął ustawiać je po prostu na każdą możliwą tapetę, jaką mógł. Na telefonie, na laptopie, gdzie się tylko dało.
I któregoś pięknego dnia na historii wydawało mu się, że historia jest nudna, dlatego postanowił ten art narysować. Pierwszy rysunek nie wyszedł aż tak dobrze, dlatego młody Maciej stwierdził, że zrobi drugą wersję i zrobił ją tego samego popołudnia i wyszła ona o wiele lepiej. A tym artem oczywiście jest Renard z labelu Lab Fox. Nie wiem nawet w sumie, jak przetłumaczyć label po polsku, ale jest to po prostu producent muzyczny. I od tamtej pory młody Maciej zaczął rysować. Ale na temat tego wydaje mi się, że kiedyś można zrobić odcinek na temat rysowania. Tak więc przejdźmy dalej. Oczywiście gra muzyczna OSU jest spopularyzowana głównie dzięki właśnie muzyce z anime, ponieważ możecie grać swoje ulubione openingi i endingi. I młody Maciej wtedy jeszcze nie oglądał anime, ale w związku z tym, że miał coraz więcej właśnie bitmap, które mu się podobały właśnie z tą muzyką z anime, to zaczął właśnie także anime oglądać. I dzięki temu także poznał nowego znajomego właśnie w tej samej grze, z którym mógł właśnie wymieniać poglądy na temat swoich ulubionych show właśnie z anime, a ten w zamian opowiedział mu swoją smutną historię życia i to, jak bardzo jego życie zmieniło właśnie oglądanie My Little Pony i że jest to jedyna rzecz, która właśnie aktualnie sprawia mu radość. Tak więc dzięki temu właśnie on także zaraził młodego Macieja i on także zaczął oglądać My Little Pony i ogląda My Little Pony do dziś. Oczywiście na tym samym TeamSpeaku młody Maciej mógł znaleźć bardzo wielu rysowników, a także grafików komputerowych, którzy go pasjonowali, ponieważ od tamtej pory zaczął rysować. Dlatego zaczął się także uczyć Photoshopa i od tamtej pory stwierdził, że już nie chce stricte tworzyć gier komputerowych, a właśnie grafikę do gier komputerowych, dlatego stwierdził, że zostanie grafikiem komputerowym. Przechodzimy dalej do lat 2014 i 15. Otóż młody Maciej zamknął Skooliego.pl w związku z tym, że jego filmy po raz kolejny zostały z niewyjaśnionych przyczyn usunięte. Powstał właśnie Beedle V1, który tak naprawdę był reinkarnacją Skooliego, tylko pod inną nazwą. I coraz częściej pojawiały się właśnie jakby filmy z innych formatów, czyli właśnie rysowanie, vlogowanie i tak dalej. Ale w 2015 także ten kanał został zamknięty, choć prosperował on całkiem fajnie i nawet Patryk Rojo-Rajewski, właśnie Rojo V13, go polecił w swego czasu, ale stwierdził, że po prostu trzeba to zamknąć, ponieważ nie ma to sensu. W 2015 także pojawił się jeden bardzo duży krok, ponieważ po raz pierwszy młody Maciej pojechał na konwent, a był to Sabbath Fiction Fest 2015. I od tamtej pory właśnie poznał sobie znajomków, z którymi utrzymuje kontakt po dziś dzień. I dalej już przechodzimy do roku 2016, który po raz kolejny był dosyć dużym punktem zwrotnym w życiu naszego młodego Macieja. Otóż jesteśmy przed samą 18 i młody Maciej bardzo mocno planuje już właśnie powrót na YouTube'a, ale już ma cały właśnie jakby plan na to, jak jego kanał będzie wyglądać i nie będzie on na tyle uniwersalny, jak to było w przypadku dwóch poprzednich kanałów. Dlatego wydaje całe pieniądze ze swojej 18 i kupuje aparat, żeby po prostu jego filmy wyglądały jak najbardziej profesjonalnie i woli teraz pójść bardziej w motyw technologiczny, aniżeli właśnie motyw gameplayów i let's playów. Kupno aparatu zostało też jakby spowodowane tym, że na przełomie 2015 i 2016 roku młody Maciej zaczął coraz częściej brać udział w konkursach i przede wszystkim konkursach filmowych, które notorycznie wygrywał bądź zajmował podium i nie mówimy tutaj tylko o szczeblu szkolnym czy powiatowym, mówimy tutaj o szczeblu krajowym, dlatego też to było bardzo duże jakby przedsięwzięcie, a także bardzo duży powód, żeby kupić aparat i w międzyczasie młody Maciej myślał, żeby po prostu porzucić grafikę komputerową na rzecz właśnie tworzenia filmów jako jego przyszłościowa praca. I można powiedzieć, że na początku oczywiście te filmy nie zyskały jakiejś dużej sławy, ponieważ oczywiście nie został on jeszcze bardzo rozreklamowany, ale w związku z tym, że także dołączył on właśnie do moderacji hajsowników Gimpera, nawiązał on pewien kontakt z Gimperem i dzięki temu właśnie jakimś dziwnym cudem po prostu zyskał zlecenie od Tomasza Andrzeja Działowego, żeby po prostu nagrywać Częstochowę podczas Milion Tura. Oczywiście jest na temat tego też odcinek, do którego odsyłam Was w tej karcie. Dobrze pokazałem. To dobrze, że palec pokazałem w dobrą stronę. Dalej przechodzimy do roku 2017, gdzie kanał Macieja zaczął się mocno rozrastać. Otóż zaczął on coraz bardziej pchać się w stronę profesjonalizmu, dlatego też zaczął on zakupować właśnie oświetlenie i wszystkie potrzebne mu rzeczy, żeby jego filmy wyglądały jak najlepiej. I w połowie 2017 nastąpił bardzo duży boom na jego kanale, ponieważ w tym samym czasie wystąpił także boom właśnie w związku z Ethereum, a także z kopaniem właśnie na kartach graficznych. Młody Maciej zrobił o tym film, który był
bardzo zły, on był bardzo pomylony, więc stwierdził, że zrobi drugi film, który będzie bardzo dużą poprawką właśnie do tego poprzedniego filmu. I ten pierwszy film zyskał 70 tysięcy wyświetleń, a ten drugi 150 tysięcy wyświetleń. Przez co zyskał on naprawdę dużą popularność i dzięki temu większość właśnie subskrypcji, które aktualnie Młody Maciej posiada, są właśnie z tych dwóch filmów. Niedługo później Młody Maciej stwierdził także, że dzięki tym dwóm filmom i właśnie minimalnej jego popularności, która wtedy nastąpiła, może zacząć swoją karierę jako tester sprzętu. Tak więc nawiązał swoją współpracę właśnie z serwisem Tech Polska i oni bardzo chętnie po prostu go przyjęli. Dlatego też od tamtej pory zaczął testować sprzęt. I dzięki temu pojawiało się coraz więcej właśnie materiałów na ich właśnie kanale Tech Polski. Dlatego też robił sobie swego rodzaju renomę i portfolio właśnie takowego recenzenta sprzętu, która przydała mu się aż do dziś. Mamy jesień roku 2017. Młody Maciej podchodzi do klasy maturalnej, a w międzyczasie w tym samym okresie robi coś, czego nikt się po prostu po nim nie spodziewał. Ponieważ jak pamiętacie, w roku 2011 zaczął on słuchać pewnej piosenki, która wciągnęła go w cały gatunek muzyczny. I otóż w 2017 roku stwierdził, że wreszcie chce pojechać właśnie na imprezę w związku z tym gatunkiem muzycznym, których w Polsce nie ma zbyt dużo, ale też stwierdził, że pierwsza musi być po prostu jedną z tych najlepszych. A pokryło się to także z tym, że jego ulubiony DJ, który właśnie go jakby wprowadził do tego gatunku muzycznego, właśnie jakby odszedł właśnie z tej sceny w roku 2014 i postanowił właśnie wrócić w roku 2017, więc tym bardziej to się jeszcze pokryło, dlatego też stwierdził, że chce jechać właśnie na jego imprezę, która była po prostu jego oficjalnym powrotem. Dlatego też w związku z sabatem 2017 Młody Maciej powiedział rodzicom, że jedzie właśnie na sabat 2017, ponieważ już był dwa razy, tak więc trzeci raz dlaczego mają go nie puścić. No i oczywiście go puścili. Godzinę później oczywiście znalazł się w Kielcach, ale był tam tylko przez godzinę, ponieważ czekał na pociąg, który zabierze go ostatecznie do Katowic. No i kiedy przyjechał do Katowic, czekał jeszcze dwie godziny na inny autobus, no i dobę później znalazł się w Amsterdamie. To jest bardzo dziwna historia i jest bardzo długa, dlatego też chciałbym zrobić ją pod jednym kątem i chciałbym, żeby ona była bardzo ambitna, dlatego też kiedyś wam o tym powiem, ale nie wiem kiedy, dlatego też macie pewnego teaza, ale... Uciekłem z domu do Amsterdamu, tak. W 2018 roku oczywiście na kanale za dużo się nie zadziało, ponieważ Maciej stał przed maturą, którą ostatecznie zdał. I w międzyczasie musiał zacząć szukać jakby sobie miejsca na studia. Warszawska Szkoła Filmowa odpadła, ponieważ wychodziło to za drogo, ale to też wiecie właśnie z odcinka na temat wyboru studiów. Dlatego też postanowił szukać sobie innej szkoły i znalazł bardzo fajną szkołę właśnie w Katowicach. A w związku z wydarzeniami z jesieni 2017, gdzie uciekł po prostu do Amsterdamu, to stwierdził, że po prostu uruchomi znajomości w Katowicach i ostatecznie tam się przeprowadził, by wspólnie po raz kolejny słuchać właśnie gatunku muzycznego z osobami, z którymi wyjechał dwa kraje dalej, bez wiedzy swoich rodziców. No i aktualnie mamy rok 2019. Ja, czyli starszy Młody Maciej, aktualnie kończę semestr pierwszej grafiki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Od tej pory, czyli od tego roku, postanowiłem systematycznie właśnie wypuszczać filmy i chcę po prostu kreować swoją charyzmę, która mam nadzieję później przyda się w mojej przyszłościowej pracy. I teraz chciałbym, żebyście się tutaj na koniec zatrzymali na chwilę. Otóż spisałem sobie to oczywiście wszystko na kartkę. Jest to oczywiście biała, ponieważ jest przepalona od światła. Nieważne. Otóż jak zauważycie po prostu na tej kartce, najmniejsze rzeczy sprawiły najwięcej zmian w moim życiu, ponieważ te najmniejsze rzeczy to było dołączenie do TeamSpeaka, a także zaczęcie właśnie grania w OSU, ponieważ dzięki OSU właśnie zaczęły się jakby moje nowe zainteresowania, zaczęło się anime, My Little Pony, rysowanie, wszystko, po prostu tworzenie grafiki komputerowej. Ta jedna mała rzecz, właśnie to OSU, całkowicie zmieniło mój światopogląd i zmieniło mnie jako człowieka i to, gdzie aktualnie jestem. Tak więc jest tutaj bardzo duży morał, jeżeli chodzi o ten odcinek, ponieważ nawet najmniejsze rzeczy mogą zmienić całe wasze życie. Tak jak mały trzepot skrzydeł motyla może gdzieś wywołać huragan na świecie. I to jest w sumie definicja właśnie efektu motyla. I tą definicją kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jestem Bitulf, a to był odcinek na temat moich 10 lat. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy są ze mną od samego początku i mam nadzieję, że do tej pory was jeszcze swoją gadką, a także swoją postacią nie znudziłem. Tymczasem ja zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie są kolejne nowe zdjęcia, a także staramy się reaktywować Instastory. Trzymajcie się i na razie.